Jesteśmy w Amsterdamie. Będzie Armin van Buuren. Jesteśmy w Mediolanie! Jutro State of Trance. Ale przygoda. Czekamy na taryfę i frujemy. Tu mamy stację Ubera, jakby ktoś chciał zobaczyć. Stoją tutaj takie łapacze, słuchajcie, jak na bazarze Różyckiego. Flaki, gorące flaki, drą ryje, że oni mają taksówki. Nikt do nich nie podchodzi, a oni autentycznie, słuchajcie. Taci! Tak się drą. Kurde, tamte rządy. Do boju. Także czekamy na Ubera, nie wiem ile jeszcze to potrwa. Ubery podjeżdżają, tylko nie do nas. Postanowiliśmy pochodzić trochę po ulicach Amsterdamu. Zapytałem się Polki, pani Małgosi pracującej tutaj w hotelu, co by nam poleciła. Powiedziała, uwaga, nie uwierzycie, parki. Że parki są najpiękniejszą rzeczą, jaka jest w Amsterdamie. Więc wyruszyłem na polowanie pięknego parku. No kurde, wszyscy na rowerach jeżdżą. Ja jestem pod wrażeniem. Sami kolarze. Kurde, jak zasuwają. Tak jakby cały czas się z kimś ścigali. To już za parę godzin będę u Armina. Bo akurat idę do niego teraz, ale to jest dzień wcześniej, bo chcę zobaczyć, w jakim terenie Armin ma swoje studio. Chcę się zorientować, czy można jakieś pamiątki kupić, czy ewentualnie coś ciekawego zobaczy, co mnie zainspiruje. W tym budynku urzęduje Armin van Buuren, State of Trance. No witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w Holandii, w mieście Amsterdam. Miasto kanałów, wiatraków, rowerów, rowerzystów. No i pogoda dopisuje. Ruszam teraz na wyprawę najbardziej ciekawymi zakątkami. Na wyprawę, gdzie są najbardziej ciekawe zakątki. Ciekawy jestem,
Jestem pierwszy raz, przyznam wam się, w Holandii, w Amsterdamie. Jeżeli chodzi o komunikację, to ludzie tu są bardzo życzliwi, bardzo uprzejmi, informują, pomagają. Peter, Greg. Hi. I want to see your program. Oh yeah. So we should be connected on Facebook. Really? Yeah. Yes, of course. Yeah, you should have taken a cameraman with you. You're on your own. There's nobody here. I see. Right, Peter. We have had many visitors from other countries, like Joe Bonamassa. All right. From Bruden, where you go to Joe Walsh. After Red Chili Peppers, everybody's coming here in Holland. Yeah. And there's a movie on my shop, and you should see the movie. It's called Mama Don't Like No Guitar Pickers Around Here. All right. So, so how long you? 30 years. 30 years. Yeah. Did you know Michael, the guy, pożyczył? He borrowed some props for like Armin's. It's on the sleeve of his CD. I saw the cover because we're big fans. With the old car. I recognized the, we were going by and I recognized the plug. That's nice. The logo. You also on Facebook? I am, yes. Okay. But my dad's mainly running his YouTube channel, yeah. Okay. Is it okay to post on YouTube? I'm really glad if you do it. Okay, no problem. Everything helps. I'm always looking for old guitars and old microphones, so if you find something in Poland, let me know. Of course, of course. You got the card, huh? Yes, I'm happy. Yeah. Okay, thank you. You want another badge? Yes. You want one? Another one? Yeah, of course, because I'm giving you my son. Son, okay. Michael. I've got one in my pocket for you. Look here. Okay. Looking. Okay, thank you very much. Hope you have a wonderful time in Amsterdam. We're loving it so far. Yeah. Yeah, it's a bit cold. All right. I'll see you later. Thank you very great much. To meet see you later. Sir. Enjoy. Great to meet you. Yeah. Bye now. See Take you care. All Next the best. Next time you come, we have a beer. No problem. Oh yeah. Yeah. No problem. Well, that's okay. Yeah. We'll do. Bye-bye. Thank you, sir. Take see care. You. Bye. Plecami, znowu kanały, kapitalne wycieczki, rowerki wodne, słuchajcie, mimo chłodnego wieczoru, ludzie uwielbiają atrakcje, exercise, idziemy do centrum. Słuchajcie, zbliża się wieczór, zapaliły się pierwsze latarenki, miasto powoli kładzie się spać, a na ulicach, słuchajcie, setki ludzi, piękne kanały, piękne restauracje, a ja zbliżam się do tak zwanej czerwonej dzielnicy. No, powiem wam szczerze, że trochę z tego co wiem, to z kamerą tam nie wejdę, dlatego że już raz nos miałem złamany, także wiem, że to jest niesmaczna historia. Ale to co zobaczę, może postaram wam się opowiedzieć i zachęcić do takiej wyprawy. W Holandii tego typu rzeczy są zalegalizowane. No powiem wam szczerze, na każdym kroku czuć zapach zioła. Ludzie są weseli, ja nie wiem, chyba po tych ciasteczkach. Także mnie też namawiano i namawiają cały czas, żebym takie ciasteczko zjadł. Spróbuję, nie ukrywam. Mam na to może aż nie taką bardzo ochotę, ale
Okej, nie będę walczył. O, zbliżamy się do czerwonej dzielnicy. Czerwonej dzielnicy. Za moimi plecami będzie. Zobaczcie. O. O, słuchajcie, jesteśmy pod tak zwanym coffee shop. No. Tutaj można kupić tak zwanego jointa. Marihuana. Co, może wyjdziemy, nie? Hello. Hi. How are you? Hello. My name is Greg. Andrea. All right. So, Andrea, could you tell me if you... Because it's like this. It's no problem about you. Okay. Could you tell me if you... would you like to buy marijuana? Yes. How much about the job? It only starts to 3 or 50 cents till 25. All right. Yeah. Yeah, with tobacco, without tobacco, ash joints. All right. So it's nice. It's all right. Yeah. So many customers come to this shop. Yeah. Every day. Yeah. Yeah. So because I'm so from Poland, you know. Really? Yeah. My colleague is from Poland as well. Really? Yeah. All right. Christina. This guy is from Poland. Hello. Hi. Dzień dobry. Grzegorz mam na imię? Krystyna. Krystyna. Okej. Weszłem do sklepu, chciałem zobaczyć ciekawości, bo jestem z Warszawy. Okej. A mimo to, że w Warszawie sklepów nie ma, a prowadzę swój kanał. Okej. I tak z ciekawości... Weszłem... Trochę powiem Ci, tak z zaskoczenia. Tak, no to chodziło. A możesz powiedzieć Krystyna? Bardzo dużo klientów. Wracamy do naszego następnego tematu. Tutaj Justynka nam wytłumaczy odnośnie tej charakterystyki właśnie tych... Jak to wszystko idzie? To chodzi o to, że to jest legalne tutaj, tylko to jest legalne pół na pół, powiedzmy. Czyli w momencie, kiedy marihuana idzie do nas, jedzie sobie, powiedzmy, albo ktoś ją przynosi, na ulicy jest nigdy nielegalne. W momencie, kiedy jest tutaj w systemie, w naszym komputerze, jest legalne. To dla systemu, dla gminy, dla spłacenia podatku, prawda? Dokładnie. Bo to musi być w jakiś sposób rejestrowane, bo to przechodzi przez kasy fiskalne, prawda? Wy musicie to wykazywać, gdzie wy to kupujecie i kto jest producentem. Znaczy nie, tego nie. To jest nigdy nieznane, to jest nigdy nieodkryty part. To jest nieodkryte dla nikogo, gdzie to jest produkowane, przez kogo to jest przynoszone. To jest wyłącznie do naszej własnej wiadomości. O tym nikt nie wie z gminy. Gmina Jeśli ja jestem szefem coffee shopa, jestem właścicielem, to jednak ja odpowiadam za to. Poważnie jesteś właśnie. Ja nie odpowiadam za to w 100%, to gmina nakłada zmiany takie typu, jaka nazwa będzie, ile rodzajów marihuany tutaj będzie sprzedawane i jak długo może być ten otwarty coffee shop. Pierwszej w nocy, ten akurat jest od 8 do 12.30 w nocy. Także cały ten regulamin robi gmina. Mhm. Cały zarząd, który zasiada w gminie. Co do reszty, marihuana jest legalna w tym momencie, kiedy jest w systemie. Jeśli masz 5 gramów sobie na ulicy, nie ma problemu na policji. Są 5 gramów, tak, jest więcej niż 5 gramów, dostaje się mandat bądź pouczenie, w zależności, jeśli ktoś ma jakieś kartoteki i tak dalej. Ale ogólnie policja jest wyrozumiała. Jest bardzo wyrozumiała. Także jeśli... Czasami palą? Ciężko mi to powiedzieć. Jeśli ktoś przychodzi, bo dużo jest tak, że przychodzi policja, robisz na kontrolę tutaj, muszą palić. Oczywiście. Muszą palić, żeby się wtopić w tłum, prawda? To jest bardzo ważne, żebyśmy my ich nie rozpoznawali. Aczkolwiek to jest takie trochę palcem na wodzie pisane z tym biznesem. Także to drogo kosztuje i to jest bardzo ryzykowne w jakiś sposób. Sama licencja kosztuje ponad 1 000 000 euro.
chcieli, żeby otworzyć jeden coffee shop, trzeba wydać pierw na licencję ponad 1 000 000 euro. Potem trzeba być właścicielem całego budynku, bo nie można wynajmować budynku, trzeba być właścicielem budynku. Także to są komplikacje. Nie, no jestem pod wrażeniem. Jesteś świetna, wiesz, ja ci powiem dlatego, że spotykam wielu ludzi, ale to nie jest tak, że ja jesteś młodą osobą. To nie jest tak, że ja to sama prowadzę, tu jest dużo ludzi za tym stoją. Okay. To nie jest tak, że ja jestem sama z tym wszystkim. Ale jesteś nasza, Polska, super. Prowadzisz biznes, kurczę. Nie, to jest coś. Opowiedz mi jeszcze taką historię. Masz zamiar zostać już w Polsce. Tak, mam zamiar zostać. Już raczej do Polski nie wrócić, prawda? Jak na przykład niektórzy mówią, że dużo ludzi Polaków wraca, bo stęsknili się, że czekają na nich tam nowe challenge, nowe wyzwania. Nie, uważam, że tutaj jest cały świat przede mną otwarty, że tu jest mój dom, tu znalazłam swój prawdziwy dom. Tu mam moich ludzi, którzy mnie kochają, z którymi mogę lubię przy nim robić i uważam, że tutaj jest mój dom. Ale wiesz, chodzi mi o takie, co musi się zmienić, na nas Polakach, prawda, żebyśmy stali się tacy bardziej wyrozumiali. Mentalność przede wszystkim. Mentalność, jeśli chodzi o zrozumienie drugiej osoby, jeśli chodzi o współpracę, jeśli chodzi o zwykły serwis, chciałabym obsłużona być normalnym, na poziomie europejskim. Nie w ten sposób, że klientka ma do mnie żal, tylko dlatego, że tam przychodzę i chcę zostawić swoje pieniądze. To, co odczułam, będąc ostatnim razem na moich wakacjach. Także ja bardzo przepraszam z wielkim szacunkiem, bo się tam urodziłam, nigdy tego nie zapomnę również. Aczkolwiek Polska potrzebuje 20 następnych lat na dojście do tego samego poziomu, gdzie my tutaj teraz jesteśmy. To nie jest tak, że że się wyróżniam teraz czymś, jestem jakaś specjalna, to nie o to chodzi. To chodzi, trzeba dojrzewać mentalności różnych ludzi. Okej, to teraz zróbmy takie przesłanie do Polaków. Powiemy przesłanie do Polaków. Kochani, zmieniajmy się, bądźmy bardziej wyrozumiali. Życzliwi. Kochajmy się, więcej się uśmiechajmy. Ja weźmy. Oni się mało uśmiechają. Bardzo mało. Ja to już nie rozumiem, gęba powiem. Ja mnie też. Chodzę się śmieję, albo gadam. Nie? Ja dokładnie. Wyda. Uśmiechajmy się, kochajmy się, nie dajmy się. Nie bądźcie nigdy zazdrości, to niczego nie prowadzi. Dokładnie. Nie zazdrośćcie ludziom, bo pamiętajcie, w życiu człowieka są ważni ludzie. Jeżeli będziemy pielęgnować przyjaźnie, prawda? Dokładnie. Bo musimy te przyjaźnie pielęgnować. Zawsze będziemy mieli przyjaźnie. Dokładnie. Justynka, dziękuję Ci. Proszę bardzo. Co, to się spoczyło. Wspaniała. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy pokochają Cię. Ja mam nadzieję. Pokochają Cię. Mam nadzieję. Nie robię Ci dużej reklamy. Okej. Okay. Jest tyle, ilu jest. Nie, żeby na TVP1 było. Nie. Okej. Dziękuję uprzejmie jeszcze raz. Miłego biznesu życzę. Zdrówka i nadchodzący świąt. Dzięki bardzo. Cześć. Zamówiłem Space Ufina. Słuchajcie. Specjalne ciasteczko. Słuchajcie. I teraz tak. Wyciągamy. Pachnie. No pachnie tak cynamonem. W środku jest prawdopodobnie ta marihuana. No ale... Ty, bo ja już jedno zjadłem i ja się cieszę. To na razie dobrze wchodzi, nie? To smaczne, nie? Smakuje dobrze. Nie wiem. Czy to już wypalili? Jonta wyjarali mi. Także zjadam ciasteczko. Zaczynam powoli mieć takie... wesołe myślenie.
Zobaczcie, zamówiony energetyk ziołowy. Ten Pablo mnie namówił tutaj, ja stanąłem z kamerą, on mnie wołał, jak diabeł mnie podkusił. Thank you. See you later. Yeah. Thank you. Bye guys. Thank you. Thank you, my friend. See you later. Yeah. Thank you. Ciao. Na razie. Na razie. Cześć, Justyna. Trzymaj się. Mam nadzieję, że jeszcze kontakt będziemy trzymali. Słuchaj. No, cześć. No dobra, no problemu. Ruszyliśmy ciemnymi uliczkami Amsterdamu. Wyruszamy teraz. Słuchajcie, do czerwonej dzielnicy. Dzielnicy rozpusty, miłości. Ruszam ze swoją całą brygadą. No jak tam wrażenia po Amsterdamie? No, wiecie, to miasto to trzeba po prostu odkrywać. To nie jest miasto na jeden dzień, na dwa dni. To jest miasto przynajmniej na pół roku. Dlatego, że jak zjecie ciastko, napijecie się dobrego browa i siedziecie w takim miejscu jak to, to dzień mija bardzo, bardzo szybko. A na drugi dzień czeka was kolejna wyprawa, na przykład na małe łódeczki, czy ewentualnie do dzielnicy Uciechy. Także Amsterdam cały czas zaskakuje, jest naprawdę zaskakującym miastem. Jestem pod wrażeniem tego miasta, ludzi, tej wolności, jaka tu jest, tego luzu, którego właśnie brakuje w Polsce. Chciałbym, żeby ten luz, ta radość, ta tolerancja była też u nas w kraju. Także trzymajcie się, wszystkiego naj, wasze zdrowie jeszcze raz. Były żołnierz, PRL. Na zdrowie! Na zdrowie! Grafiki. Budynek armady. Armen van Burena. Za kulisami, zobacz. Kręcisz.